miejsce w drugim klasie UPNN, wynik chyba wymarzony, jak na ten rajd i te warunki, które panowały. Słuchajcie, cel, który był, został spełniony. Tak jak widzicie, to auto stoi, zostało nawet nie zarysowane na przestrzeni całego rajdu. Mogę wam powiedzieć tylko, że w tym tygodniu razem z dniem testowym, który mieliśmy, jak gdyby przed rajdem, przejechałem więcej kilometrów OS-owych niż kiedykolwiek w swoim życiu, ponieważ są to znacznie dłuższe rajdy niż Mistrzostwa Śląska. Nigdy nie miałem przyjemności testować samochodów, także wyczucie, które miałem, było na dużo wyższym poziomie niż to, które miewałem wcześniej, dzięki czemu jazda była bezpieczniejsza, a momentami czasy na OS-ach były satysfakcjonujące. Myślę, że to jest fajny prognostyk i dobrze ukończony pierwszy rajd. Kolejny rajd pośród trzy, na tej nawierzchni czujesz się lepiej, mimo że jeszcze nie startowałeś na niej, czy to będzie jeszcze większe wyzwanie niż Świdnica? Nigdy nie jechałem pośród trzy. Wczoraj zadałeś mi pytanie, czy te dzisiejsze odcinki będą trudniejsze. Były, ale dość szybko się jakoś tam do nich przekonałem. Mam nadzieję, że ponownie będzie z szutrem. Będzie to duże wyzwanie, ale mam nadzieję, że mi się spodoba. Lubię grać w gry komputerowe, tam pośród trzy mniej więcej widzę, jak należy operować samochodem. Zobaczymy, czy to przełoży się na prawdziwą rajdówkę. Dzięki wielkie. Dzięki.